Dzień dobry. Nie wiem, czy wiecie, ale... Dino maski nie są fury. Ale zanim mnie zabijecie, albo powieścicie w komentarzach, albo, nie wiem, coś innego złego zrobicie, to schowajcie tą broń, schowajcie te noże i poczekajcie, zanim się wytłumaczę. Bowiem dzisiaj będzie tak trochę opiniowo, jeżeli chodzi o ten materiał. Zanim to jednak zaczniemy, to troszeczkę suchych faktów, bowiem poszperałem, zastanawiając się właśnie dlaczego i skąd dino maski do nas przywędrowały. Zaczynając od tego, że oczywiście zauważyłem, że ten trend z dnia na dzień jest w sumie coraz większy. Już w tamtym roku na warszawskim Forsutłoku mogliśmy zauważyć dużo osób, które te dino maski miały na sobie. No i zrodziło się w mojej głowie pytanie, o co w ogóle w tym biega? I skąd to do nas przyszło? No i oczywiście mogę wam powiedzieć, że przyszło ze Stanów Zjednoczonych i w sumie to nie jest pewnie żadnym odkryciem, bo większość rzeczy z fandomu fury dotarło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Trend, jeżeli chodzi o dino maski, według informacji zawartych na Google Trends, pojawił się mniej więcej w połowie 2019 roku. Bo wtedy to ta fraza zaczęła pojawiać się w wyszukiwarce. Do nas dotarła z początkiem roku 2020, no i to wszystko by się mniej więcej zgadzało, bo też w tamtym roku właśnie na warszawskim Forsutłoku tych masek mogłem zobaczyć najwięcej. A na czym polega ten trend? To nic innego jak budowanie swojej fursony, chociaż chyba w tym przypadku bardziej fursuta, na bazie dino masek dostępnych w sklepach, zwykłych sklepach z przebraniami, można nawet na Halloween. Najbardziej popularną maską, z tego co się dowiedziałem, jest Velociraptor. Jeżeli dobrze mówię, mam nadzieję, że nie pomyliłem tej nazwy. Velociraptor! Ciekawe, czy te dinoboty, w sensie dino... co one są? Te dinozaury, dinofutrzaki robią tak... jak dinozaury, bo one ponoć tak darły japę, ale nie wiem, ja się nie znam. Wracając jednak do tematu, oczywiście trend ten podbił TikToka, bo tam jest najwięcej młodych futrzaków. Na YouTubie można znaleźć naprawdę mnóstwo materiałów, które powiedzą wam, jak zrobić fursuta na podstawie dino maski. Jest tego coraz więcej, naprawdę, jeżeli ktoś z was kiedyś się tym interesował i chciałby zrobić, to raczej nie będzie miał najmniejszego problemu, żeby skonstruować taką fursony albo fursuta dla siebie. I tutaj troszeczkę będę musiał się zdać na was i waszą pamięć, bowiem niestety, zastanawiając się razem z Amberem w sumie, co spowodowało, że dino maski akurat wtedy stały się takie popularne, nie mogliśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie kompletnie. Szukaliśmy i filmów, i komiksów, i jakichś wydarzeń związanych z dinozaurami albo ogólnie z velociraptorami. Nie mogliśmy żadnych takiej informacji znaleźć w internecie w tym okresie. Może z was ktoś pamięta, co się wydarzyło w tym 2019 roku, w połowie 2019 roku, że dino maski stały się wtedy popularne w Stanach Zjednoczonych, bo to, że to się pojawiło u nas, to raczej nie jest kwestia tego, że była premiera jakiegoś filmu albo jakiegoś komiksu, to raczej kwestia tego typu, że to po prostu przypłynęło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Ktoś zbudował swojego fursuta albo swoją fursonę na bazie tej maski i to się stało pewnie popularne w ten sposób, jeżeli chodzi o przejście z Ameryki do nas, ale co się stało w Stanach Zjednoczonych, tego już niestety nie wiem, nie mogę wam odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli wy coś wiecie, to komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji. Zanim jednak przejdziemy do mojej opinii, to jeszcze takie małe pytanie, które sobie też zadałem, przygotowując się do tego materiału. Dlaczego dino maski są takie popularne? Raz TikTok, który oczywiście spowodował, że to wszystko wyfrunęło do góry, a dwa, w mojej opinii, dino maski są po prostu tanie. Żeby je kupić, nie trzeba mieć jakiegoś dostępu do makera, który wam to zrobi. Chociaż w sumie teraz jeszcze wchodzą w fursuty, wchodzą te całe bazy, które są drukowane, więc teoretycznie powinno być łatwiej. No ale taką maskę możecie kupić w sumie w prawie każdym sklepie z przebraniami na Halloween. Jest ona ogólnodostępna, można ją znaleźć w każdym miejscu w internecie. Także wydaje mi się, że to też powoduje, że one są popularne. Plus cena. Do 200 zł da się zamknąć naprawdę w sensownej masce, która jako tako wygląda. No i wracając do tej opinii, którą wygłosiłem na początku. W moim mniemaniu dino maski nie są fury, ale nie są fury same w sobie. Bowiem bardzo dużo osób chodzi w tych maskach
bez niczego. Na tak dobrą sprawę kupują maskę, zakładają i przychodzą na fursuit walka. I według mnie to nie jest fury. To tak jakby Amber założył swojego heada, w sumie samą bazę z heada i tak poszedł na fursuit walka, no to nie będzie jednak dalej fursuit. Co innego, kiedy tworzycie swoją fursonę na bazie dino maski. Ja samą dino maskę ze sklepu, z Allegro czy z jakiegoś innego miejsca, gdzie ją zdobycie, traktowałbym jako bazę do stworzenia swojej własnej fursony albo fursuta. I przyznam się, że szukając informacji na temat dino masek, znalazłem mnóstwo fursuterów, którzy naprawdę mega mnie zaskoczyli, jeżeli chodzi o podejście do stworzenia swojego fursuta na jej bazie. Jedni robią tak, że przemalowują ją i dodają oczka, dodają całe ofutrzenie dookoła, tak żeby trochę jednak schować swoje własne ciało i wygląda to naprawdę nieźle. Jeszcze inni wykorzystują ją jako bazę do stworzenia czegoś zupełnie nowego i przyznam się, że jestem naprawdę mega zaskoczony, co wychodzi spod niektórych rąk, bo na przykład takie oto stworzenie może się pojawić na którymś fursuit walku. Co prawda to jest akurat fursuter z zagranicy, ale jak to zobaczyłem, to szczęka mi obadła, nie wiedziałem, naprawdę nie widać, że tutaj podstawą do tego wszystkiego jest stworzenie, jest sama dinomaska, bo to wszystko zostało zabudowane i wygląda oszałamiająco w mojej opinii. I tak bym właśnie traktował dinomaski. Sama dinomaska z Allegro nie jest fury, trzeba ją jeszcze przerobić, trzeba dodać trochę serca, trzeba coś tam zmienić i się trochę zakryć, bo tak w tym wszystkim, jak się biega tak na łyso, to wygląda to jednak dziwnie. Nie wiem, czy się wy z tym zgadzacie, dajcie w ogóle znać, jaka jest wasza opinia na temat dinomasek. I dzisiaj tak krótko. Nie będę was zamęczał. I na samym końcu zrobię jeszcze coś, co w sumie planowałem już od jakiegoś czasu. Ten kącik będzie się nazywał Dobre, bo polskie. Nie no, żartuję. To będzie kącik, w którym po prostu będę chwalił się artami od polskich artystów. Przy okazji troszeczkę może wykorzystam to, że jest was tak dużo i komuś zrobię reklamę, albo komuś zrobię dobrze, ale to brzmi strasznie. No mniejsza. Ten awatar, który widzicie na moim kanale i ten, który został dodany także do live'ów, które możecie zobaczyć, został zrobiony przez Seviego. Seviego możecie znaleźć na Twitterze, na Facebooku, linki oczywiście bezpośrednio do niego znajdziecie w opisie tego materiału, także serdecznie zapraszam, jeżeli sami chcecie sobie coś takiego kupić, to się nazywa Chibi, więc możecie go szturchać patykiem, jeżeli byście chcieli coś od niego sobie zafundować. A jeżeli wy chcecie się znaleźć w tym kąciku, no to nic prostszego, dajcie znać. A ja się jakoś postaram. Chyba. Facebook, Twitter, mój do waszej dyspozycji. Bawcie się dobrze. I mnie nie zabijcie. To tylko taki filmik był.